I tak się obrałeś do kościoła? O, o Jezu, brudu. przepraszam troszeczkę, ale dzisiaj za dużo kofeiny! kofeiny. Za dużo feiny! O. To jest ta płyta, która się zapowiada. Bo wiesz, A. że Państwo robią coś takiego, że potem łapią twoje przyśpiewki i widziałem mówią, komentarz, jest, że widziałem to jest komentarz. przecież wirus na przykład. I ktoś napisał właśnie W pierwszym sezonie to jest możliwe? Tak, bo ty powiedziałeś taką historię, że czasami melodia ci wpada tak, że sobie stoisz przed lustrem, o, i na przykład dzisiaj mi wpadła taka melodia i zaśpiewałeś i to jest ta płyta. <laughs> To był wirus. To który był później wirus. prawie wypad, który wrócił. Faktycznie. Ja pamiętam tę sytuację, kiedy go wymyśliłem, bo wstałem faktycznie przed lustrem w Łazience i co się wydarzyło. I ja wtedy zanudziłem tak. I to naprawdę było jakoś tak bardzo bardzo, nie, bardzo, w tym samym czasie, kiedy ty to wymyśliłeś, to potem zacząłeś pracować tę piosenkę i ona się stała wirusem, więc wow. teraz uważaj, że tą, którą zaśpiewałeś przed, momencie, przed no, momentem. Nie pamiętam, że. Ale to A, ludzie, ten, ludzie będą bardzo. Tak, 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 tak. Możesz zostać. Proszę, a propos komentarzy czymś, i y, rzeczy, pamiętam. których nie pamiętam. Y, zobaczyłem taki komentarz, bo czytałem wszystkie na, na YouTubie pod naszym pierwszym odcinkiem, za które wszystkie komentarze ogromnie dziękuję. To... No właśnie, bo my się tak naturalnie dzielimy, że trochę ty czytasz YouTube'a, a ja raczej czytam Rychtyka. Tak, więc... no bo ja tam rzadko po prostu korzystam z meta. nie masz chyba Facebooka ostatecznie. Tak, no mam jakiegoś... Uh... Yy, takiego... Firmowego? O, przepraszam, my na Rechtyku ni firm nie przyjmujemy. Nie, nie można. Musisz być żywym człowiekiem. Przepraszam, bo się macałem po piersi przez ostatnie 20 sekund. Tak, dlatego mi się tak dobrze mówiło. Też. Dobrze, W każdym mm. razie, yy, przepraszam, przerwałem Ci, że Ty czytasz komentarze na YouTubie i co tam wyczytałeś? Wyczytałem tam przepiękne historie i bez kitu... No teraz... Jak się spotkaliśmy przed chwilą z redaktorem, to tak yy, no wylałem z siebie tę euforię yy, wynikającą, z, yy, która po prostu była konsekwencją czytania i, i, i yy, wymienia, wymiany, ale brakowało mi tego chyba. Nie spodziewałem się, że ten pierwszy odcinek, że nasza przyjaźń będzie tak wyjątkowa dla, yy, mhm. dla naszych odbiorców. Bo to jest przyjaźń. I naprawdę... Ale przyjaźń jest wyjątkowa, czy przyjaźń. Jest wyjątkowa? A, no zobaczymy. Um, I i tak, tak mi się miło zrobiło. I, no. i właśnie niektórzy pisali, że wow. Znaczy niektórzy byli takie czarny humor, że na przykład, mhm. o fajnie, znowu się czuję, jakbym miał jakichkolwiek przyjaciół. O. Czyli. Więc to jest bolesne. A to jest właśnie to, co Ci powiedziałem ostatnio. Dosłownie wcześniej o tym rozmawialiśmy, bo Ty mi podrzuciłeś parę tych komentarzy i powiedziałem: Kurczę, tak. na początku jest tak, że mnie te komentarze bardzo smuciły. Teraz to nie jest tak, że nagle stałem się sadystą albo czerpiącym z tego przyjemności. Będę się dotykał do tych komentarzy. Nie. Tak. E, oj, bo jeszcze to była <grym>. niesamowite, to te platka do memów. Do memów. <grym> <grym> do mena. <grym> ja, do nie mena. Oglądam, ja nie oglądam memów, ja oglądam meny. No to jest jeszcze gorzej. Przepraszam, ten, przerwę ten festiwal. Ale teraz mam tak, że już jak czytam taki komentarz, to sobie myślę, kurczę, to w sumie fajnie, że my się jednak jesteśmy w stanie na coś przydać na takiej zasadzie, że ktoś się właśnie tutaj do tego rogu dosiądzie. Oczywiście, że tak. ponadto yy, ba, bynajmniej, yy, <ścoughs> wydaje mi się, że to jest o tyle jeszcze lepsze, że my często sami nie dopuszczamy yy, sobie takiej drogi do szczęścia i, i, i poznania kogoś. I to, to nie jest tak, że my zawsze mieliśmy łatwe momenty. Faktycznie akurat w naszej relacji tych trudniejszych było mniej. Yy, Worldgate. No tak, tak, tak. I mamy takie momenty, że tam pojawia się agresja i wtedy, wtedy radziennik mówi, teraz jesteś już agresywny. I wtedy to jest na serio. Tak, tak, Ale to, tak jak mówię, chyba dwa razy takie coś miało miejsce. Maksymalnie. Tak. I rozład... za pierwszym razem rozładowanie trwało trochę dłużej, za drugim już bardzo szybko. Tak, widać, że to przetradowane było tak, pięknie. To tak, tak. Ale ja sobie nie wyobrażam, żeby Radzinka w moim życiu nie było w tym momencie, no bo nie wiem, może za rok już dam radę. <głos> <głos> nie, wątpię, wątpię. Um, ale że, jakby coś doktor Bombel tam czeka, tak, to przodnika, jest jestem ten... rezerwowym zawodnikiem. <noise> Te, oczywiście tak nie jest. Ten ostatni moment w tym odcinku, ja nie pamiętałem tego i yy, obejrzałem to i nie spodziewałem się tego, że, że ja tak brutalnie zakończyłem ten poprzedni odcinek. Jeszcze zrobiłeś tego a. fejda, który jest tak cudowny, że je, odpływamy tak. w tej piosence i a, tak myślałem, że dr do te, te piosenki zasłyszy. O przyjazd, tak, pięknie. No, a pięknie, ja powiedziałem bo. na ciebie bardzo brzydkie słowa na ha i je wyciąłem w połowie. Tak. Ale o, dokończyłem jeszcze, je ja też tak bardzo docenił y, taki moment, jak Przyciszonego gawrona kruka użyłeś jak był ASMR-owy fleż przekleństwa. Jezu, ty jesteś geniuszem. O, jeszcze jedzie Gratulacje jeszcze raz. Naprawdę. Natomiast dobra, kończąc wątek komentarzy. Nie, bo jesteśmy po prostu po bardzo dobrych, pozytywnych emocjach po premierze, która znowu nam rozwaliła głowy i tak pokazało, że Jezu, jak my się za wami też stęskniliśmy, a nie tylko odwrotnie. Tak, więc dziękujemy za komentarze. One. Znaczyły dużo więcej niż się spodziewałem chyba. Nie wiedziałem, że tak bardzo nam brakowało tego, tej, tej wymiany, tej energii. Bardzo się cieszę, że nasze po prostu... Nasza miłość, mm, nasza tak. przyjaźń przyja sprawia, że, że wy też się czujecie lepiej. I, i wczoraj właśnie... A wczoraj jeszcze, jeszcze okazuje się, znaczy nie wiem kiedy to było, bo... Y nagranie podcastu są poza osią czasu, ale oh. wczoraj jak grałem w Łodzi... <grym, <grym, a jak w ogóle było w Łodzi? O, super, tak. naprawdę, to był, to był jedyny koncert super. na tej trasie, który rejestrowaliśmy tak w pełni, mm -hmm. kamery i audio. Możliwe, że kiedyś wykorzystamy z tego jakieś zdjęcia, nieważne, znaczy ważne, ale właśnie tam widziałem też znowu w komentarzach, że słuchajcie, jadę pociągiem mm -hmm. czytając książkę, jadę na koncert tak. do Łodzi, a wracając oglądam odcinek. No, fajne combo. To jest Fantastyczna, ale to właśnie jest coś takiego, co jest dla mnie o tyle bezcenne, że ja trochę autoterapeutycznie o tym powiem, że przez cały czas na przykład prowadzenia polimatów miałem takie u siebie wyrzuty sumienia, w związku z tym, że ja nie tworzę społeczności tak naprawdę, nie? że to jest taki trochę inny rodzaj programu telewizyjnego, w którym ja robię odcinek i mówię, a teraz go obejrzyjcie, podobało się, spoko, idę dalej, robię następny. Mhm. A w przypadku naszego podcastu mam trochę tak, że się tak czuję częścią jakiejś większej społeczności, że komuś zależy na tym, że to porusza jakieś struny, no bo wiesz, to możliwe, że to. Też wynika z materii, bo trudno mówić, jak tam wiesz, kiedyś tłumaczyłem obrazem Matajki albo zespół napięcia przedmiesiączkowego, że to jest taka rzecz, że ktoś o Boże, popłakałaby się pierwszy, raz, pocał pierwszy pocałunek z chłopakiem, miałem na Twoim odcinku o Bolesławie Śmiałym. Nie, no, nie zdarzają się raczej takie rzeczy. A tu są jednak takie sprawy, które dotyczą jakiegoś takiego czegoś, co no, no jest takie trochę bliższe serduszką. No tak, takie bardziej. Codzienne. Pewnie tak. Takie mniej właśnie Oczywiście Bardziej tam... nie pasja i hobby, tylko po prostu Takie bycie. Lifestyle o, to lifestyle. Musimy się przejść z naszym podcastem do działu wiadomości do, W którym jesteśmy w Spotify do, do Lifestyle klasy, się... Jesteśmy tam liderzy działu wiadomości także Najlepszy podcast wiadomości Absolutnie. Informacyjny um, Ciekawe jest to, że bardzo się tutaj ekscytujemy sprawami związanymi z premierą Dużo mówimy o podcaście O naszej, o naszej przyja A z drugiej strony siedziby ubrani jak po prostu właśnie no, Sportowcy Sportowcy Futbol, futbol, futbol za dużo tak. ja fajki właśnie będzie co samo to kiedy wiec, to nie tak tak to, to tak, to wygra na mundialu dzisiaj, co? Nie będę... No. Ja tak palę szluki. tak, Bo to są te zguby do rzucia. I nie można się napić teraz piwka na mundialu, więc te zaraz fajeczki zastąpią, proszę ciebie. Tak. Jedno drugi odpalana. Tak. No to jest ten wątek Oj, jakąś trafiłem tutaj widzę jakąś męczę. <laughs> Ja nie myślałem, że informacja mówiąca o tym, że nie można pić piwa na dialu spowoduje u Ciebie... O Jezu, to jest ten moment, w którym muszę Wam coś powiedzieć. Przemyciłem piwo w nie. jedynym miejscu, które widziałem, że nie znajdą. w telewizji ten mecz. Mogłem. Mogłem się napić. A, to powinieneś być uczciwy i nie pić. Jak tam ci nie mogą pić piwka, to Ty też nie możesz. Nie no, po prostu pomyślałem, czy powinniśmy się odnosić do tego, że generalnie organizacja tego No wydarzenia... właśnie. No masakra. Nie, nie możemy. Znaczy nie, no nie fantastyczna, wiem. powiem, to jest yy, produkcja netflixowa dotycząca korupcji w FIFA. Polecam ten serial. Co prawda zasnąłem na nie dwa razy i to być może nie jest jakieś bardzo dobre rekomendacja, ale byłem wtedy zmęczony. Dużo się działo dookoła premiery książki, ale jest fenomenalny serial, który pokazuje kulisy tego, w jaki sposób, co za przypadek Rosja w 2018 roku organizuje mistrzostwa, mundial, a teraz Katar, proszę bardzo, jest wszystko w porządku i to, w jaki sposób Doszło do tego, jest kupa przerażająca, naprawdę. I mm, prze, przekupowanie, przekupywa. Korupcja. Korupcja mm, w futbolu. Działa na taki mikroskali w dużej mierze. Trochę być może zaspoiluje ten, ten serial, ale on polega na tym, że skoro delegaci z całego świata mogą wybierać um, następnego organizatora, to wystarczy, że ty, jako organizator, powiedzmy, wyobraź sobie, że chcesz Dąbrowę Górniczą. Popchnąć tak. do przodu. Mundial. Nie? Mundial w Dąbrowie Górniczej. I jedyne, co musisz zrobić. A hasłem Dąbrowy było przez wiele lat, mówię ci już kiedyś, sportowa Dąbrowa. No, A Może no, jest dalej, nie To wiem. To, 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 to pasuje i dalej. Mundial w Dąbrowie. Tak, tak. Postaram się. Postaraj się. I teraz... Dąbrowo. Dąbrowo czekaj na swoją życiową szansę. Cristiano będziesz strzelał <laughs> na Mydlicach. Pierwsze boisko. E, gdzieś tam pod Hutą Katowice Stabil. jest też dużo miejsca. Tak. Tam też pewnie jest zak zakładowe. O, piękny. Tak. I... Stalowe nerwy. I teraz wystarczy, to, co musisz zrobić? Wystarczy, że zapłacisz... Aha. poszczególnym delegatom zadzwonić hej delegaci, słuchajcie jest taka sprawa, czy nie chcielibyście dostać na przykład dwóch milionów złotych, no może trochę już teraz są stawki wyższe. To są pieniądze ale... do, dla człowieka? No właśnie, tam jest dość dobrze opisany do ten, ten mechanizm tego, mhm. jak to jest niby, chcemy jako katarczycy mamy masę Kataru i chcemy, ale też przy okazji masę pieniędzy tak. i chcemy wesprzeć wasz, wasz narodowy ym, związek piłkarski. Co byście powiedzieli na taką darowiznę? Jak wy sobie ją rozliczycie? Co, co chcecie zrobić? My po prostu przelejemy, nie będziemy zadawali pytań. Okay. Co wy na to? I to w dużej mierze tak wyglądało. Dlatego I... mogli to zrobić. Tak. Kupili no jest ten to straszne. Mundial, ale... Ym... A ofiar yy, jest wiele i jest to no skandal, w sensie no... Straszne. Straszne, że to się po prostu dzieje. Natomiast no. też pewnie. No, no, Dla mnie to jest trudny temat. No to jest polityka, ale spróbujmy tak. dzisiaj od, o, odciągnąć to od aktualnego mundialu tak. i potraktować go jako pretekst do dzisiejszego spotkania, po to, żebyśmy powiedzieli trochę o naszych emocjach dookoła piłki w ogóle. Trochę czułbym się nie gdybyśmy nie zaznaczyli okay. y, swojego stosunku y, i pokazania, jakby mówić o, o, o mundialu w Katarze, nie wspominając tego, jak. Skandaliczne są niektóre aspekty tego, że, że ten mundial ma miejsce właśnie w tym miejscu i, i jakie są koszty tego, no koszty, no po prostu jakie są ofiary tego, to, to czułbym, że, że, że to no nie prawda. jest w porządku, że, że to pomijamy po prostu że to nie jest w naszej świadomości. Jest I super, to że to zaznaczyłeś i okay. właśnie tylko dokończę bardzo szybko ten wątek, od którego <coughs> zacząłem, że byłem w Katarze, yy, w Dosze. Yy. A ja mam Katar. Aha, widzisz, to nie musisz jechać i byłem w tym czasie tam i, i chciałem tak właśnie podejrzeć, jak wygląda to budowanie tych wszystkich stadionów, bo to jeszcze było z półtora roku temu i było to tak perfekcyjnie zorganizowane, żeby się nic nie mógł zobaczyć. To okay. znaczy budowy były przegrodzone takimi dosłownie murami, ale także... No były wszędzie informacje o tym, że drony będą zestrzeliwane, że są zakłócane, żebyś nie mógł jakoś podejrzeć okiem, jak faktycznie wygląda budowanie tej całej infrastruktury. No powiem ci, że nigdy nie przeżyłem życia w państwie policyjnym, ale po raz pierwszy w życiu właśnie tam w katarze czułem się tak, że każdy ruch jest niemal kontrolowany, po to, żeby się tam jakiś ciekawski dziennikarz. Jak u no właśnie. No więc już wtedy tam coś śmierdziało. Więc jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. FUZBAL W NASZYM ŻYCIU o, tak. 15 osobowa y, drużyna próbuje strzelić y, mm, albo tak zwane y, przyłożenie, albo przez takie bramki w kształcie litery H, y, można używać rąk, można używać nóg Albo jednej z dwóch piłek, mm. a nie, bo druga jest krążkiem, sorry, bo to zawsze mylę No, no, no nie, nie. E, piękna tradycja. Mamy różne odmiany. Rugby union, rugby e, amerykańskie. E, jest też australijska e, odmiana. E, i, i W Australii chyba i w Nowej Zelandii jest taki dziesięcioosobowy tak. e, moment. na Hawajach też. E, no i, i co? No, e, można e, szarżować, ale tylko na zawodnika, który ma piłkę. Co ciekawe, ręką jak podajesz o. piłkę możesz podawać tylko w tył, nie możesz rzucać piłki. Naprawdę tak jest? Tak. I... <laughs> Rugby, tak. moje ulubione. Ragby. My, twoje ulubione rugby. I o czym ci jest odcinek? Football. tak. I masz dzisiaj narodowy strój reprezentacji jakiego kraju rugby? To jest Jamajka. Najlepsza rugby drużyna. Najlepsza rugby drużyna. Rozumiem. <ścoughs> Kochani, ja mam na sobie strój, bo y, okazało się, że y, mam koszulkę tylko polskiego klubu y, piłkarskiego. Mm -hmm. Jednego z nich, tych klubów, y, ale pomyślałem, że. Jako, że wiem, że polscy kibice to pasjonaci, to nie chciałem nikogo irytować, że na przykład założyłem koszulkę tej drużyny, a nie innej. No bo gdzieś tam ja lubię swoje ręce i chciałbym je mieć. To prawda. Ale czy ty a kibicujesz oni mogliby, tej drużynie? Moglibyśmy po prostu za mocno uścisnąć dłonie. <grym> Z radości. Że mówiąc, szanujemy twój wybór, mamy tak. nieco inne upodobania w zakresie wyboru drużyny Bię, że... sportowej. No, oczywiście. Nie, nie mówię, że wszyscy kibice są agresywni. Nie wszyscy są, oczywiście. Nie wszyscy są. Tak samo jak nie wszyscy piosenkarze są debilami. E... O, to prawda. Chociaż jest ten stereotyp, niestety. Jest ten stereotyp. Powiedz mi tak niezależnie od konkretnego klubu i niezależnie od jakby przynależności barwowej, jakie emocje u ciebie w serduszku powoduje piłka nożna, futbal? Futbol, futbol, futbol! Dziękuję za udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie emocje. Bardzo mi się podobał ten motyw z pierwszego odcinka. Ale wiesz, jakie miałem straszną sytuację, taką, że potem Odpowiedziałeś bardzo długo na pytanie inne, i mam do dzisiaj do siebie żal, że nie powiedziałem. Odwrotnie. Bardzo dziękuję za odpowiedź na pytanie, czy ci się podoba moja książka po 20 minutach odpowiedzi. No, no była szansa. Ja ją wykorzystałem. No, ja niestety nie. <laughs> Więc teraz. Football. W moim życiu, no, jak w życiu każdego y, y, dziecka, y, moim zdaniem na, żyjącego na przełomie wieków, hmm. czy milenium nawet. Oh. No. Oh. Y, Coś ty z tym coś tak, ty, tak wiesz, ja pierwszego odcinka powycinałem te wszystkie rzeczy. Kiedy ci dziękowałem za wybór tego tytułu tej piosenki, no tak, a nie no inne. Tak, no nie no wiem tak. czy teraz z tego no też wyciszę. Ajajajajaj, aj, aj. Ale to wiadomo, że żarty i to tytuł też w piosenki nie był powiązany. Bezpośrednia. Nie wiem czy na następnej chyba że do tej zobaczymy. że właśnie PKOBP Santa Santander, to już trudniej będzie to wytłumaczyć, ale, ale powiedzmy, że w ramach tej płyty się jeszcze broni. Tak, no na szczęście akurat y, Milenium oznacza wiele rzeczy. Nie, nie tylko jest nazwą mankujarzy tam z czymś. <laughs> Ale też... <laughs> Świetne. Najlepsze z czymś. Ale też może być po prostu słowem, które określa. Akurat w tym przypadku okres tysiąca lat. To prawda, to prawda. Ale powiedziałbym, że nasze ostatnie 45 sekund rozmowy pokazuje, jak fenomenalnie można obustronnie wywiązać się z kontraktu <śmiech> jednego <śmiech> i drugiego naraz. Naraz. <laughs> Smutnicznie, to Fięcie. prawda. Ehm. Tak, milenium, czyli przełom wieków, tak? Prawda? Dorastanie i oglądałeś tam... No. Christiano, nie Ronaldinho, chciałem powiedzieć. Do tych Ronaldo było paru. Tak. Y... się mylo. <gry> Tak, ale Ronaldinho był dla mnie tak w dzieciństwie, no to taka postać legendarna. Poza tym mój pierwszy kontakt z piłką nożną, no to niezapomniana piosenka Song 2 ze zespołu Blair i intro do FIFA, chyba 98. When... Mm, nie. A, to, to też jest dobre. A to jest A, nie, reco... Tak. Hum... To, to też było. Ale ja bym. A tak! Wow, ale przywołałeś niesamowite wspomnienia. Nie, Dawid, Ty, Durniu, zrobiłeś to za dobrze, teraz nas daymą za to. Naprawdę? Nie, da może tam jakiś komprezor na to, ale po prostu zrobiłeś to tak dobrze, że zagrało to w moich huczy. Uh -huh. hmm. I potem, <triganto> wiesz, skrypt porównuje jeden do jeden i powiedzą, Wykorzystany utwór. Jak wykorzystany? Chłop ze Śląska tam po prostu zaśpiewał sobie. Ale to nie można na, nawet nucić rzeczy? Nie wiem. Co to chuj. są... Za, Co to, za, to no, Czasy. Kla, 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 kla. To a jak na przykład zaśpiewam... Buch, buch i zalewa mnie dym. Buch, buch i nie mogę na nogach stać. Wszystko nie tak. Załóżmy. Zobaczymy. Zobaczymy. Właśnie pomyliłem w tekście, więc może nie złapać. <laughs> Ale wiesz co jest dla mnie zawsze szokującą informacją? Ja przepraszam, że tak znowu jesteśmy do kościoła ubrani dzisiaj w te stroje sportowe, ale y, i mówimy o wszystkich innych rzeczach. Powiem ci, że tak jak na przykład ty masz tak, że ty odczuwasz bardzo duży szacunek względem kogoś, kto ma profesjonalną wiedzę i masz tak, tak od zawsze, to ja mam ogromny rodzaj takiego zaskoczonego za każdym razem szacunku do kogoś, kto śpiewa tak samo na płycie, jak na żywo. Ach, w czasach limiterów... Autotunerów, no, po tak. prostu edycji wokalu bardzo silnej. No? Niesamowite Takie jest, są czasy. Jasne. Dziękuję w każdym razie za odpowiedź na pytanie, że czym dla ciebie jest futbol. Teraz będę to do, do końca życia wykorzystywał. Dobrze zrobiłeś. Ale teraz... co, więc dla mnie jako no. dzieciaka z 90-sów futbol był ważny. A byli dla ciebie ci piłkarze takimi bohaterami. Byli. Byli dla mnie nadzieją na to, że. No taki Ronaldinho, przecież to, był, to... to jeszcze nie były czas internetu. Ja, internet w swoim domu to miałem. Nie wiem, 5 lat później, 6 lat później, no bo w okresie, o którym teraz mówię, czyli tak do 10 roku życia, no to nie było internetu. W sensie widziałem go mm -hmm. u kolegi. Ja nie wiem, czy my w telewizji. No nie, nie było czegoś takiego, że oglądam filmiki, ale jednak miałem takie wyobrażenie, czy może, może gdzieś to było dostępne, że że ten Ronaldinho jako takie dziecko gra na no tych tak. boiskach gdzieś tam takich, takie jak nasze, takie biedne, tak. piękne osiedla, gdzie, gdzie są mnóstwo... Yy... Dzieciaków na dworze i po prostu grają, i jeden ma takie niesamowite skile, i, i ładuje te bramy, i o, to będziesz jak Ronaldinho młody. Ciekawe było to, że powiedziałeś, że jak oglądałeś Ronaldinho, to y, tak sobie myślałeś, wow, to jest taki sam chłopak jak Roberto Carlos. przepraszam. No przepraszam. Ale to wszystko wiesz, y, są takie brazylijskie fawele, nie? Tak, tak, tak. W Dąbrowie tak. Górniczej było aż tak źle, że sobie Ten, On ma tak jak ja. ja nie, zasz... ale, ale był taki, jakiś klimat takiej. Znaczy, fakt, jest, że nie mieliśmy ani słońca, ani piasku. <laughs> y... I mieliśmy, ani, prąd. Uśmiechów. mieliśmy prąd. Ani, ani, ani uśmiechów. Boże, jakie to było cudownie śmieszno-smutne. No, no nie mieliśmy. Ani uśmiechów. Zagryzaliśmy kamienie wiatrem. Nie, no, dawaliśmy radę. I właśnie był ten, ten stół do Pibboga z jedną paletką. Jezus. I trzeba było się wymieniać całe uderzenie. O było świetne. Oh my God. A, czekaj, bo ja myślę, cały czas myślę, czy to było w podcaście a to było nie, między filmikami, ale to było tak dobre. To, to brzmi jak coś z podcastu. Tak, tak, tak. Jak ja powiedziałem, że plasterykiem ser. <ślażąc> tak. Że jeden miał paletkę, drugi plaster <ślażąc> Strasznie by <mnie> to rozbawiło. <ślażąc> to, nie, nie, to, to... Boże. Boże, jakie piękne. piękne dziecko. Yy, tak. No nie wiem. Coś, 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 coś tam, stałeś... czyli ta prawa pierś. Znaczy, pierwsze serce zma... mi bije, wiesz? Okej. Okay. Dobra, że powiem, a propos jeszcze tam. Brazylii. Dobrze, czyli, ale widzę, że twoimi herosami byli brazylijscy piłkarze. Faktycznie jakoś tak ciekawe. E, dużo ich było mm, takich, w, takich wyjątkowych. Czy nawet potem Ronaldo, ten, ten taki jeszcze pierwszy Ronaldo czy może to był któryś no. Ronaldo już, ale nie Cristiano. O, proszę. Tak, co e, mówisz taki... o tym pierwszym pierwotnym. Tak, z taką super też. Tak. A ty tak. to jest też ciekawe, że właśnie dużo osób potem wyglądało tak, jak ci piłkarze. Ale to tak. jest ciekawe, tak wiesz, tak jest, nawet refleksyjnie się przy tym zatrzymałem, bo trafiamy na jakiś jeden grunt, nie? Na przykład się właśnie ekscytujemy reprezentacją Brazylii i często nie mamy wpływu na, na tą naszą preferencję, co mhm. za tym decyduje. I tak sobie pomyślałem o tym, że u mnie przez całe moje życie to reprezentacja Anglii była kimś takim. Mhm. I ja właśnie uwielbiałem Alana Schirera, ale też na przykład kochałem Pola Gascoina. Pamiętasz takiego gościa jak Paul Gascoin? Świetny kucharz. <laughs> eee, Nie mam pojęcia. E, Paul Gascoin był bardzo ciekawą postacią, bo to był taki rozrabiaka boiskowy, który A. przychodził na pity właściwie na. na, na, na... I, ja go uwielbiałem. Świetne. I tak sobie... A, i gramy, co? To, to jest dla facetów graczy, co? Pijany? I to. <laughs> Ja nie zagrałem Czekaj, bo Czekaj. Ok, Łazi skarpuję jest. To... Nie, choroba alkoholowa jest straszna, teraz się sam za, za cenzurowałem ale, ale to, jest, to Ale to był Polgas Coin właśnie. Paul I Gascoigne. jakoś miałem ogromny, ogromną słabość do niego i tak się zastanawiam, czy to coś o mnie mówi, ale, ale on mi po prostu imponował tym, że ja zawsze byłem taki grzeczny i ułożony. Pankowiec, no, i on... I on wchodzi i robi taki rozpierty w to właśnie I, mm, I to mi bardzo zawsze A im był podawało. dobry, Oprócz tego, że był, był fenomenalnym aroganckim pomocnikiem. Chlejusem. Tak, chlejusem. Ale przeklinał, on chyba Oszczaj wjechał mordo. komuś w skarata, jakiemuś gościowi w trakcie meczu, kiedyś, to mi się nie spodobał. No i to, był to były rzeczy. Się nie ja się nie nie dziwię. rzeczy. Był <laughs> że go, że go nie miał jakby tych granic. No właśnie, ale zobacz, że no, gdybyś miał powiedzieć, dlaczego ty cały czas przywołujesz brazylijskich piłkarzy? O co chodzi? Fifa? Bo grałeś w FIFA i chciałeś grać dobrą reprezentację, więc grałeś Brazylią? Co decyduje o tych preferencjach? Chcę to wiedzieć. Ciężko mi powiedzieć dzisiaj. Wydaje mi się, że musiał być taki moment w moim życiu, kiedy... Kiedy otoczenie po prostu stworzyło mi takie warunki, że... Albo w telewizji zobaczyłem coś, że ten y, żółto-niebieski y, kolor stroju tak, tak mocno się wygrzał po prostu na mojej, wiesz... Y, piersi. Nie no, 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 no to, to w głowie takie, co tam... Y, Mózg. Mózg. <laughs> albo oh albo mm, albo ta FIFA właśnie nie wiem może na przykład bo często tak jest że na przykład jak masz taki quick start w Fifie mm -hmm. to na przykład jak włączasz szybki mecz, to Wiem. są definiowane drużyny, że pierwsze... Albo masz tylko demo i na Albo... możesz zagrać z dwoma drużynami. Ej, serio, to może być konsekwencja tego, że mogłem grać tylko Brazylią na przykład jakimś i przez to mam wrażenie, że to jest drużyna najlepsza na świecie i ten... Zagrajby 15 <grym> zawodników, w dwie piłki. O, cudownie. Bramki e, tak. w kształcie Tak, bramki w kształcie Tak jest napisane to na Wikipedii. No, to, to był cytat. Bramki eee... w krzepcie litery H, tak? tak okay. eee, i... Ale ciekawe Dla Dlatego nic tak dużo śmieją na boisku. Nie. Hmm, nie, to jest. Wiesz, jakby witaj już w Daddy's joke, <gryppy> corner. Ja e? jeszcze masz mi się rok to, że starzejemy, wiesz? Fajne to jest. Kurde, szkoda, że ty tych parę lat jednak nie masz mniej. No mówię ci, no. żebyś tak miał chociaż 40, nie, no, będziesz, masz. Że, no, no będziesz musiał sobie jakoś poradzić w tym czasie, kiedy ja zejdę z tego świata. Jeżeli zrobisz to, Ponagrywam nagrywam ci takie. Obiecuję ci, że będę ci nawiedzał. Ale jak ty będziesz mnie nawiedzał, jak ja nie będę żył? Zobaczysz. <laughs> A powiedz mi jeszcze, kochany, o jednej takiej rzeczy, jak już sobie tak miło rozmawiamy, no fenomenalnie. Mam nadzieję, że tak się bawiście. Ja jak, jak, jak. Zachwycony. Ja, ja chcę, żeby to trwało. Chodziłeś na stadion kiedyś? O. Powiem, <laughs> przepraszam. Byłem dosłownie parę razy w życiu na meczu. Mhm. No i chcę, chciałbym troszeczkę więcej usłyszeć o Twoich emocjach. Cóż to tam się wtedy działo w Twoim, w twoim wnętrzu? Już odpowiadam. E, faktycznie, ja, ja generalnie mam także miejsca, w których są, jest, duż, jest dużo ludzi. Unikasz takich miejsc, Unikam takich miejsc, tak. E, tak. E, chyba, że pojawiam się tam w kontekście zawodowym, e, tak. związanym z moją pasją mm -hmm. i wielką miłością, czyli śpiewaniem. Mm -hmm. I graniem muzyki na żywo. To wtedy bardzo to lubię. Ale jak byłem młodszy, to chyba też nie miałem możliwości chodzić. No, chodziliśmy tam w Sąkowicach na Unię. No, ale to były takie lokalne meczyki, takie nie wiem, czy to były w ogóle... Czy to, czy to w ogóle... Czy to były ligi, wiesz? To, to może były takie... A jakie same li... O, oh, wow. Ale powiem tak. Pytam cię po prostu o to w takim nie kontekście. Nie miałem takich doświadczeń, żeby... Żeby móc powiedzieć, że wow, jako dziecko oglądałem te mecze na stadionie, byłem zachwycony. Y, oglądałem rzeczy na YouTubie, y, w sensie już, kiedy już on istniał. Bardzo lubiłem oglądać mecze w telewizji. Ale dlaczego? Właśnie nie to, wiem. Ja chcę do tego dostać. To dla mnie były ogromne emocje zawsze. Ta... Ale czułeś jakieś poczucie wspólnoty względem tego, że. Jak gra reprezentacja, to odczuwam. Mhm. E, niewytłumaczalne, ogromne przywiązanie do narodowych y, m, drużyn, y, zawodników. No tak jak Iga Świątek, no. Jestem, jestem, zakochany po prostu w tym y, jej sukcesie. Ty ją sukcesie. na maksa oglądasz. Na maksa oglądasz. W sensie, ty ją potrafisz oglądać w takich warunkach, że nie masz czasu na inne rzeczy. Tak. E, wiesz, no mógłbyś sobie zrobić jakieś przyjemność, pójść na siłownię, chociaż tak, no nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że że Leżą ci fundamentalnie istotne sprawy w życiu, ale oglądasz IGE, ale bardziej mi chodzi o rodzaj poświęcenia, że ty potrafiłeś wstać w nocy i oglądać tak, jakieś tak. turniej o jakiejś chorzej, chorej godzinie. Tak i na przykład zaniedbujesz swój sen i ja cię trochę podpytuję bo ci tego bardzo zazdroszczę i w ogóle tego nie mam niestety mm -hmm. dla mnie to Jest obojętne o kompletnie czy gra Chile nie... czy gra Polska czy gra Chile czy gra Polska czy gra Portugalia czy cokolwiek innego znaczy... Ja na to patrzę jak na wydarzenie sportowe jeśli ten mecz będzie nudny w takim znaczeniu na przykład czytaj gra Polskiej reprezentacji to to będzie po prostu dla mnie nieatrakcyjne ale jeśli on gra no nie wiem Japonia która ostatnio grała o, świetnie no to ja się ekscytuję. To nie jest tak, że im kibicuję, tylko podoba mi się to w widowisku. Ale w dużej mierze po prostu futbol dla mnie wolnorynkowo jest nudnym zdarzeniem. Ja A też... jakbym do niego dokleił te emocje, to może by coś było. Ale ja, ja niestety mam taki bardzo duży problem związany z um, poczuciem solidarności i poczuciem wspólnoty na wyższym poziomie niż indywidualny. I to jest prawdopodobnie jakiś mój defekt psychiczny, ale przez całe moje życie miałem sytuację taką, że sobie myślałem, kurde, ja jestem po prostu jak szwedzka teoria miłości, w której żyjemy sami. Możemy się cieszyć sprawami związanymi z naszymi najbliższymi, ale, ale ja nie mam w sobie tego plemiennego poczucia, takiego, mm -hmm. że tam zagramy tam, tamach i wszyscy poczujemy coś, 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 coś razem. I byłem z tego powodu bardzo smutny do momentu, kiedy ja nie poszedłem na Twój koncert. I pomyślałem wtedy: wow, to jest coś niesamowitego, to jest ta poczucie wspólnoty. Ale potem rozmawiałem o tym i, i, i tak przyszedłem. I, I ucieszyłem się tak bardzo, i przyszedłem do, i rozmawiałem o tym z moją panią terapeutką, i ona powiedziała: A może to nie było to? Może po prostu był pan piekielnie dumny z wykonawcy? I pomyślałem: <laughs> Rzeczywiście, prawdopodobnie to była ta, ta sytuacja, że wiedziałem, że ja jestem z tymi wszystkimi osobami tam po to, żeby ciebie zobaczyć, i to było dla mnie niesamowite doświadczenie i, i przyjemne. I, I mam tak, że ja po prostu bardzo lubię piłkę, wydaje mi się, przez dwie rzeczy. Przez FIFA. Mm, ale taką chodzi mi o grę komputerową, a nie o organizację, jak, jak to, o organizację też i, i jak to wypuskałeś. Ale z drugiej strony, nazwałeś to wprost. Um, ale nie, nie, bardziej chodziło mi o tym, że chyba Popek w gangu albo nie śpiewał, że, albo Brickson właśnie, że nie myślił o piłce, gdy mówię, fi, nie, nie myśl o piłce, gdy mówię FIFA mamy, myślę, grę. On mówił o Fifa Rafa. Fifa Rafa, tak. To, to Jamajski. Kocham cię, yy, Piri, to jest tak dobry też moment z pierwszego godzinka. Kocham <grym> cię, para, piri. para... Nie, kocham cię, Tiri, no nie tam... pamiętam. Już... A tak, 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 ale tak, to już da dawno się wy wydarzyło. Para, <grym> para Pari. Para <grym> Pari. Tak, to już dawno temu było, tydzień to... Pari para. Pari para. A, tak. aj, aj, aj. Ale kocham skociliśmy. cię, pari para. Y, więc chodzi o Fifa oczywiście jako, jako grę, plus Lubiłem zawsze grać w piłkę, a mieliśmy okazję wiele razy grać razem w piłkę, i to była taka rzecz, dla której ja kochałem futbol. I wydaje mi się, że wielu z tych, tych właśnie pojedynczych graczy, których uwielbiałem, to było krzesło pisnęło, czy twoje biodra, to było krzesło. <grym> Dobrze. I pomyślałem o tym, że mi po prostu imponują pojedynczy um, zawodnicy. I Umiejętnościami. Jak, tak, i dlatego właśnie zawsze miałem takich swoich właśnie pojedynczych herosów, że jakby Newcastle United, ok. jak wygrywało, to super, ale ja oglądałem ten cały mecz dla Alana Schirera i to było dla mnie bardzo ważne. I, tak, i, i, I dlatego tak pomyślałem o tym, że kurczę, tak zazdroszczę ci takiego ale myślenia. Czyli, czyli tak naprawdę, yy, zbierając gdzieś tam to wszystko, to, to nie jest tak, że ty nie lubisz piłki. Uważasz, że generalnie jako sport w kontekście innych sportów bywa nudny. I Nudna sprawa w oczywiście, większości w przypadku? Oczywiście, często. Bardzo. Tak, dumne. przepraszam. <laughs> no, powiem, że nagrywamy podcast, Nie, a pomyślałem, że roz roz rozmawiamy. <laughs> Uwielbiam te momenty. Więc jakiejś... masz te emocje, mm. ale też bardzo lubiłeś grać, masz dużo o! wspomnień związanych z piłką, które są dobrymi wspomnieniami, mm -hmm. ale też faktycznie doceniasz bardziej solistów niż... Jakąś taką tą plemienną zespołowość i takie poczucie, to jest nasza droga przez ligę, będziemy zdobywać punkty. Tutaj ten odpadł, bo dostał żółtą kartkę, nie będzie mógł zagrać, ale... Jakby nie interesują cię te rzeczy. Mnie trochę też nie, tak jest, Mnie też nie Ale myślę, że to jest trochę głębszy, głębsza sprawa, że ja trochę nie buduję swojej tożsamości i swojego samopoczucia na zbiorowym doświadczeniu zewnętrznym. Nie? Kiedyś Artur, Artur Schopenhauer pięknie o tym napisał w kontekście nacjonalizmu, że bardzo często jest tak, że, że osoby, które są takimi skrajnymi nacjonalistami. No właśnie tym poczuciem wspólnoty uzupełniają Swój brak. brak na przykład jakiegoś tam przynależności albo poczucia sensu, w związku Czułem z czym szukają obcowani, tego sensu tak. gdzie indziej. I ja mam także ja nie, nie chcę absolutnie tak powiedzieć, że tak jest w kontekście piłki, ale czasami mam tak, że, mm, że, że mnie po prostu te argumenty nie przekonują. Że mm -hmm. ja się powinienem poczuć dobrze, jeśli na przykład nasza reprezentacja wygrała, i to coś w związku z tym znaczy dla mnie. Ja nie znam tych gości. Mm -hmm. No tak. Pewnie. To jest też tak, że z, z niektórymi byśmy się dogadali, z niektórymi byśmy nie chcieli mieć nic A, wspólnego, no bo każdy jest tam człowiekiem po prostu i, i pewnie tak. No, y, ja się zastanawiam w takim razie, skąd u mnie takie nie nawet nie, niewywoływane. Y, tylko, że ja jestem po prostu bardzo taki. Y, tak mi się wydaje, że ja jestem po prostu bardzo podatny na taką zbiorową emocjonalność, że mhm. jak ja widzę wzruszenie w innych ludziach, to, to się łatwo mi pod to podpiąć, że no w sensie jak A, że ostatnio, przeżyjmy to wspólnie. Tak, jak oglądam ostatnio, wiesz, nie miałem nawet w planach oglądania tego meczu, bo miałem dużo swoich spraw do ogarnięcia, ale jak zobaczyłem, że Andrzejek mówi, dobra, to ja teraz wychodzę z grupy, nie będziemy gadać, bo mm -hmm. ja będę oglądał mecz polski i zrobił ten wstęp, jak opowiadał o mundialu jednym, drugim, trzecim, jakie to było w jego życiu ważne, to mówię on to tak przeżywa, tak jakby też chce z nim w tym być, że, yy, że po prostu dzieje się coś dla niego ważnego i faktycznie, jak był ten karny, tutaj ten war, ten sędzia schodzi, on mówi, zaraz tutaj się wydarzy karny. I on mówi, wow, dostaliśmy za darmo karnego i jestem podpięty hmm. do hype trainu. No i, i było mi przykro, no wkręciłem hmm. się w to i tak jakby potem mówię, no dobra, no. Karny to jest prezent, to niekoniecznie musimy no go pewnie. przyjmować. Poza tym karne są kontrowersyjne dla mnie, jeśli mm. w ogóle o zasady tej gry. Mm -hmm. Ale na przykład czerpię przyjemność z oglądania meczów piłki nożnej, jakby tak po prostu. Jeżeli gra reprezentacja, to mam jakiś taki po prostu dla siebie dodatkowy kontekst tego, że mi na tym zależy. Bo na przykład myślę o tym, ja nie oglądam tenisa nigdy. No właśnie, to jest też ciekawe, że ty oglądasz IG Świątek, ja oglądam... nie oglądasz tenisa. Tak. Czasami oglądam mecze innych zawodniczek, mm -hmm żeby wiedzieć, z kim ewentualnie no, no Iga się ja, spotka, bo tam To pomyśl o skali którą robisz tak. tak naprawdę, bo ty chcesz mieć szerszy kontekst tak. po to, żeby lepiej odebrać Igę Świątek. Tak, chcę zobaczyć, o tutaj w tabelce idzie Iga tutaj i tutaj jest na przykład tam ta y, y, Amerykanka i mówię, dobra, czyli jak one się spotkają, to ja zobaczę ten mecz, jak idzie tej Amerykance, czy, czy się bać, czy się nie bać, no gdzieś tam ten, znać kontekst w ogóle turnieju. Chociaż tenis dużo łatwiej mi się ogląda niż... Y, 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 niż piłkę i piłki już teraz tak naprawdę nie oglądam. Hmm. Ale yy, i też nie oglądam męskiego tenisa. Oglądam, jak oglądam to kobiece, bo męski hmm. jest na przykład za długi dla mnie. Te, ilość tych setów, wycieńczenie i to, że to hmm. 4-5 godzin chłopaki potrafią po prostu hmm. naparzać, no to mam tak okay. no róbcie to, no, teraz... no, no, no róbcie to, no, do, tak, dobrze to tak. robicie, jesteście niesamowici, czy, 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 czy to jest Federer, czy Nadal, czy Djokovic, czy, 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 czy... Czy nadal to po prostu? No, uwielbiam ich, co są świetni zawodnicy i pięknie grają. I lubię mm -hmm. tam, tam czasami zerknąć, nie? Debla też na przykład nie oglądam. Ale właśnie przez to, że to jest ta iga. I widzę, że to jest porządna dziewczyna. Że A no właśnie, ale to, o to chciałem powiedzieć, bo ja na przykład mam... To, to, to sprawia, że chcę to oglądać. Dużą do niej słabość nie wygląda, do osoby. Tak. W sensie uwielbiam ją, mimo że się nie Wizerunkowo, znamy. Wizerunkowo tak jakby, tak, tak, bo nie znam ale to, Tak, ona, ona, to, ona to robi bardzo dobrze. I jest uczciwa, jest, zabawna, tak, skromna. Jest coś niesamowitego w niej. No jest taka tak, po prostu... Taka dobra jest. Tak, 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 tak. Lepiej bym ja oprócz tego, tego jest niesamowita w tenisa. O tak, przy okazji. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Co by było, gdyby Iga Świątek była bucem? Bucką, przepraszam, feminatywy teraz. Czy ty byś nie, jej, jej. Nie kibicowałbym. Nie kibicowałbyś jej, ciekawe. Myślę, że gdyby, gdybym widział w jej zachowaniu um, takie coś, że jest takim aroganckim, pysznym łobuzem y, nastoletnim, który po prostu uważa, że jest najlepszy na świecie i. Y, mm. No pewnie, pewnie nie miałbym takiej motywacji, żeby ją wspierać, bo ja wspieram raczej takich czysto sercych ludzi i mm, takich, którzy w sobie widzą miejsce do poprawy, w sobie widzą y, taką przestrzeń do, do, do pracy, zawdzięczają sukces i, i, i komunikują to, że, że ich sukces jest konsekwencją współpracy wielu różnych ludzi, a nie tylko O, to jest cięciem. zawsze piękne u niej, że ona zawsze mówi, tak, ej, łoń, tak, tak. wow, wow, wow. To nie ja jest jestem tak. spoko i jakby tak. wiadomo, mam potencjał i też lubię taką uczciwość. Tak. Jakby no, gdybym nie umiała tego robić, to pewnie nie dałoby się tego zrobić, mhm. ale, ale jakby ten sztab, ci ludzie, mój trener, mój psycholog, jakby ja nie jestem w tym sama, nie? Mhm. I ja też się utożsamiam z takim podejściem, bardzo to lubię, żeby, żeby to widzieć, żeby to doceniać. Ja chyba mam też tak, a propos wracając trochę do naszej głównej dyskusji, że nie mam takich piłkarzy oprócz pola gascoina, <wnychologie> )vale który <laughs> eh? ja mam nadzieję, że nie skończył. Fuckier na go! Nie. Egasz kursów, fucking go, right? Jezu, ja mam. Ja mam nadzieję, że on jeszcze żyje w ogóle. chociaż z tym prowadzeniem się. Ale ja mam chyba właśnie tak, że poza paroma wyjątkami, ja nie przepadam za piłkarzami. Się, okay. Mam w stosunku do nich pewnie bardzo niesprawiedliwe... Mm. Może też nie szukaliśmy informacji. Ale, ale o też nie szukaliśmy. Możliwe. No A właśnie, dotarły do nas. Trochę Więc... takie, mam, mam wrażenie, że większość piłkarzy niestety, przepraszam tych wszystkich piłkarzy, którzy to oglądają, że nie, nie są <grym> Odszycieli. Ja też mam coś takiego, że oni yy, nie budzą się żadnej sympatii, że, że, że piłkarze średnio szukają uwagi, że, mhm. mm, znaczy, nie mówię, że, że te szukają, ale chodzi mi o to, że mało jest. Chyba, że po prostu to są kanały, na których my nie śledzimy, ale mam wrażenie, że piłkarze to nie są osoby, które chodzą na wywiady, opowiadają o swoich y, zainteresowaniach, że, że oni się generalnie skupiają na tej pracy, robią to i tak jakby nie uczestniczą w takim życiu y, nie wiem, celebryckim, a jeżeli uczestniczą, to są to takie pojedyncze y, postaci. No, które... Na przykład ostatnio, który się stał trochę auto -memem na takiej zasadzie, że się wypowiada i jest regularnie tak, e, i sam też robi z tego żartu. Lubić go. I Dokładnie, pomyślałem o tym, że ostatnio mecz reprezentacji, której oczywiście bardzo dobrze życzę i chcę, żeby wygrywała super. Natomiast zdałem sobie właśnie sprawę z tego fajnie, że poruszyłeś ten temat, że mu kibicuje i pomyślałem, kurde, daj radę! Czyli wygląda na to, że. Kiedy ktoś się przedziera i, i do, dociera do naszej przestrzeni, czyli komentuje rzeczy pod Make Life Harder, coś takiego, to nagle mówimy: Ej, ten ziomek jest trochę tak jak my, śmieszą go rzeczy, tak. on potrafi się śmiać z siebie, tak. a oprócz tego, jakby poświęca się swojej pracy, wkłada w to serce. Okej, okay, no bo, bo nagle się na, na radarze po prostu pojawia, więc wydaje mi się, że to też jest taka dostępność I, i lubię, teraz jak o tym myślę, lubię to, że jeżeli tak jest, że piłkarze się gdzieś tam po prostu trzymają tego, żeby się skupić na, na, na tym, co kochają najbardziej, bo mam nadzieję, że kochają sport, który uprawiają, no. to... Dajcie Panie Boże! Dajcie Panie Boże, żeby każdy robił to, co kocha, tak. jeżeli to jest dobre <laughs> dla innych ludzi. Tak. E... Oj, bo... piękno żeby disclaimer. Tak. Ale zapomniałbym o nim, a on jest ważny na on tym jest etapie. Ważny, bo na przykład ktoś może kochać, na przykład, ob obgryzać paznokcie u stóp obcych ludzi, którzy nie wyrażają na to zgody. Może ktoś nie chce. To prawda. Ciekawy akurat... przykład C właśnie, w tym samym momencie to są. Bóg wziąć wszystko na świecie. Ale, ale słuchaj, jesteśmy w, w swoim gronie, prawda? Tutaj wszyscy znamy, szanujemy. <śleski> Także. Więc może po prostu nie mieliśmy okazji, żeby tych piłkarzy poznać. No, ja, na to przykład, prawda. jakiś czas temu trafiłem na, na, na taki wywiad z Robertem Lewandowskim w takiej formie podcastowej, i dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ mhm. no, wizerunek lewego no tak. jest. No, po prostu. Nie wiem, czy to jest tak no, tylko ty, w Warszawie, ty, czy myślisz, to, to, to jest spabierz, w całej Polsce, ale no. to jest po prostu. Najpopularniejszy Polak w historii, faktycznie oprócz Jana Pawła II czy Lecha Wałęsy, Robert Lewandowski jest no, takim dobrem narodowym, po prostu, w sensie no tak. y, absolutnie żadnej tutaj nie ma y, krzty drwiny. To jest największy to piłkarz w historii. No, ty w tej współczesnej. Się, że, e, myślę, że nawet historii możemy powiedzieć nożnej. o tym z punktu widzenia no, nie całości. No, bo Bonik, czy czy Dejna no, był Bonik, nagrał, no, grał... no nie, <laughs> nie, chcę zapominam, za żeby mówimy publicznie, ale no no Okej, grał w Juventusie, Polska, no coś, co... Polska miała znaczenie kiedyś w piłce, wiesz, w mundialach też. No, no okej, okay, no ale ja ale czy o indywidualnie. 76 coś. Tam. Czy ktoś się, ale na przykład no, sam wiesz, że y, 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 z racji... no, Zibi? ZIBEM odbierzesz! no jak ten piłkarz miał na... bramkę? Na... Na... Ciekawe jest to, że ty już uprawiasz autocenzurę. Tak, to Na tym etapie to już nic nie muszę Nawet robić. Kruka nie musimy mieć. Ale, ale co by nie mówić, właśnie a propos Lewandowski i dlatego na też życzę dobrze reprezentacji, no bo ona też jest jakimś przedłużeniem, wizytówką Polski, jak dobrze idzie reprezentacji, to to jest super. Yy, ale no to, ale, to ale to jednak jest to. To tworzy buch. nowe yy, możliwości dla, dla sportu w Polsce i. Wydaje mi się, że jakbyśmy odnieśli jakieś takie sukcesy, no to no to, to, to wiele zmienia. Ale nie? ktoś mi to kiedyś wytłumaczył. Tak jak Iga na przykład realnie wpływa na to, że ten tenis w Polsce będzie bardziej finansowany, będą lepsze warunki dla nowych tenisistów, którzy kochają tenisa i to lubię w sporcie, że to jest bardzo... Takie pociągające yy, wiele tak. rzeczy. I to jest naprawdę ciekawy wątek powiązany bardzo mocno z futbolem, e, zwłaszcza z futbolem jako jednak najpopularniejszym e, sportem na świecie, no bo masa ludzi po prostu uwielbia śledzenie tych 15, kurde, mężczyzn albo kobiet i tych prawek w kształcie litery H. Natomiast e, wracając do, do tego wątku. Ktoś mi o tym opowiedział kiedyś z punktu widzenia nauki ekonomicznej i tych wszystkich starań dotyczących tego, że możesz w w zrobić najpiękniejszy propagandowy klip dotyczący Polski i opublikować go na przykład w BBC, jak to czasami rząd polski robił. Ale inwestor zagraniczny w momencie, w którym chce się zastanowić nad tym, czy on... Chcę ulokować pieniądze tutaj, to pamiętaj, że w stosunku do masy osób, no przez całą, yy, całą drugą połowę XX wieku, no byliśmy jednak krajem w bloku wschodnim, gdzie niedźwiedzie biegają po ulicach i jest masakra, więc on się zastanowi trzy razy. To jest tak, jakbym Ci powiedział, ej, wiesz, co jest teraz dobra okazja na inwestowanie w Ukrainie, co Ty na to? No. Masz jakieś jakie, a może nie wiem, czy to jest dobry pomysł. I mhm. w stosunku do Polski oczywiście to jest nieporównywalnie mniejszy problem niż w przypadku Ukrainy, ale e, nadal jest tak, że dla wielu osób my jesteśmy egzotycznym krajem. W związku z tym, jak ktoś widzi, że ktoś z tego kraju wygrywa to. Wypowiada się normalnie, jest dobrze przygotowany, i to wszystko jest ok. ona uprawamacnia w pewien sposób cały kraj. I to ma na przykład wpływ potem na decyzję inwestorską w związku z tym. Więc to jest taki wątek, który jest ciekawy, ale jeszcze ciekawszy swoje ruszanie. Druga pierś tym razem została aktywowana. Dawid zachęca po prostu do profilaktyki, żeby się mleko mamografii. Przelało tutaj. O, tak, koniecznie, absolutnie. To prawda. Ale I ty macie listopad, innego. jest chyba też. To też ważne, ważne badanie, to, cytologię. I listopad jest chyba też. Yy, kobiety dbajcie o siebie, a mężczyźni, yy, prostata i. USG. I USG, jamy brzusznej warto raz USG, roku robić. brzusznej i jądra też, bo Oczywiście. bez kitu można po prostu umrzeć. A, bo ty jesteś mowember teraz, wszyscy noszą ten mowember, te wąskie. Tak, tak, ja też jestem mowember. <grym> <grym> Ale idealnie toksyczna. Przepiję energia. Przepiękne, przepiękne, przepiękne. Dobrze, no to co, piłka nożna, by, tak? coś. Piłkę nożną gadaliśmy? Nie mam pojęcia, o czym rozmawialiśmy. Ale, bo, bo miałem wrażenie, że zanim zacząłeś ten wątek, w, w odpowiedzi na to, że moim zdaniem y, sukces jednego sportowca... Mówiłeś o Lewandowskim. Lewandowskim, czy, czy Igi Świątek wpływa na to, że w całym kraju mhm. sytuacja związana z tym sportem staje się lepsza, no czy tak jak myśmy sukcesy skoczków narciarskich, to też później też kółki lepsze i ten... Czy nawet na Olimpiadzie, co jest też super, no bo tam mamy też dyscypliny, które nie są aż tak y, popularne, nie tak. są a, a, aż tak finansowane i to generalnie... I to w, zmienia sprawę. W, na bo... A nagle się okazuje, tak. że już nie musimy ćwiczyć tam z workiem, tylko mamy prawdziwy tam treningowy jakiś sprzęt i, 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 i można sobie... Jakoś, przepraszam, sobie wyobraziłem to ćwiczenia z workiem. No. Wiesz dlaczego? Bo kiedyś na WF-ie były takie woreczki. Tak, zajebiste. A po co one Z były? takim grysikiem, no, groszkiem. Nie rozumiem... A coś tam się robiło, że rzucasz do czegoś. I to jest ćwiczenie? No było, że tam rzucasz do czegoś, no a dzisiaj umiesz rzucać do kosza jak. Woreczki. No ale co, nie masz tak, że chcesz wyrzucić jakiegoś paprocha, coś do, do kosza i akurat te, tak jak tym woreczkiem rzucałeś, to się. Te... Ale a ten coś tam woreczek to, to, to on służy. Koordynacja a. i ko koordynacja. Hantel to ruch, jest. Ruch, ruch, ruch oko, korynka. Ko <laughs> Hantel to jest. Przedmiot ćwiczeniowy. A ty co Na Worek co? A Woreczkiem no, no. Coś trzeba przenieść z miejsca. Do miejsca. Robią przenoszę. Koordynacja oko ruch. Kurde. Co? Był perfekcyjnym trenerem też. No. A panie trenerze, jak tam, jak tam dzisiaj zawodnicy? Dobrze, dobrze, dobrze. to. Dobrze! Yy, zależy, nie? Yy. Na. Który? No. Co? Żuraski. Żuraski jest dobry! O, morda! On ma problem jeden. Eee, za wysoki. On za daleko stoi, wychodzi, piłka leci. Dobrze. Eee, ja mu daję takie ćwiczenia, on kuca woreczki są i rzucanie. Ale trenerze byli, niektórzy mówili, no. że, właśnie, że nie jesteście dobrze przygotowani, że, że przespaliście okres przygotowawczy i... przez pany! I... Dobrze mówią. Ale Kto to tre... mówił. No, 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 Jest sportu... kret jakiś. Żurawski? Wynosza się z tego... No, trenerze, no, ale do trener teraz przed milionami słuchaczy yy, przyznaję. To jest że... na żywo? No właśnie to jest, to jest, na żywo się kameruje. Żurawski jest wspaniałym zawodnikiem, jesteśmy świetnie przygotowani do sytuacji meczowej. Nie mogę się doczekać spotkania. Nigdy tak nie byliśmy przygotowani, jak jesteśmy dzisiaj. Wspaniała atmosfera w szatni. Kapitan drużyny jest, yy, on też jest gotowy, nie możemy się doczekać, treningi były fantastyczne, mieliśmy różnego rodzaju profesjonalny sprzęt, woreczki, yy, były, mieliśmy też marzenia yy, i na tym nie o. poprzestaniemy. Yy, jaki jest plan na dzisiejsze spotkanie? No po prostu te 90 minut gdzieś tam po prostu wytrzymać. Każdy z 15 <noise> zawodników jest gotowy. O... Tak, redaktor podsiadł dla Państwa, którzy nie widzieli, rzucił okiem na zegarek i wywnioskował, że to jest ten moment, w którym jest czas na stałe cykle i ma rację. <śmulny> Zapraszamy do pierwszego cyklu. Wraca do nas Księgielnia. Księgielnia to jest cykl, który wraca... Wróciła Księgielnia, kochani, dla waszych serduszek i radości. Dla waszych serduszek i radości. I a propos serduszek i radości... I bystrości oczywiście. Musimy tego ziomka kiedyś zaprosić. Kiedy będzie Vanessa? O, Vanessa na mnie napisała. Hej, Vanessa, pozdrawiam cię serdecznie, że przyjdzie i że już wie o tym, że przyjdzie. Że wie o tym, że przyjdzie. Nie mogę doczekać jej wizyty, bo to, 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 to... Fajne. Od razu piosenkę zrobiłem. Wow. Bo to będzie fajne wydarzenie. O, no, dla nas fenomenalne. To będzie ekstra. I też w komentarzu po pierwszym odcinku widziałem coś takiego, że ej, musicie kiedyś kogoś zaprosić, bo wy sobie tak słodzicie, że tego się nie da wytrzymać, a ten, ta trzecia osoba rozładuje waszą miłość. <grych> Nie, ale to był taki ciepły, to tak, był miły komentarz to i prawda. zgadzam się, że, że będzie fajnie odpocząć od naszej energii tej takiej. No tej. Bo, dobrze, bo dobrze. my po prostu za bardzo, bo no, no mamy to. Spijanie z dzióbków, no, oczywiście. A, a propos spijania z dzióbków. Księgielnia. Z... Księgielnia. Co wyczytałeś na rytnej grupie? Ojojo, oj, oj, za dużo kofeiny! Wow! Piękna też melodia. Tego prosta, a wpada w ucho. Gasła lampa w międzyczasie nam jedna, to oznacza, że już nam tutaj mówią, bo to drugi jest podcast będzie właśnie Karol Wodek. Karol Wodek. No, 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 jeszcze raz, wszystkie żarty o lekko wycięty. wycięte. Teraz wracamy już po tych żartach. Pozdrawiam oczywiście raz, raz, lekko. Czekaj, z mi mina z reakcji na te żarty. O, nie ma problemu. Razu, pojawi... Jeszcze raz, jeszcze że... raz, jeszcze raz, wszystkie żarty Wy zostały wycięte. Wracamy, pozdrawiamy lekko stronniczych oczywiście. Do Maxa Hel i Włodek. No i a propos Rychtyka A propos księgielnia. Ktoś na Rychtyku napisał, że chcia, chciałby e, doświadczyć tego, żebyśmy byli w stanie w. O, trochę zdradzę, co się będzie działo w głęboko płytce, ale dobra, to Spokojnie tylko sama zbrać. księgielnia. Dzisiaj nasze stałe cykle polegają na tym, że. Że. Mi to wybitnie nie wychodzi, więc możesz ty powiedzieć. Radzieniek. Nie pamiętam, co zrobi, natomiast A, ja w swojej głęboko pojęcie... Płucę... To, to jest najgorsza i najlepsza zapowiedź księgi w dziejach. A ty e... masz po prostu audiobook jakby że ty czytasz fragment Właśnie, opowiadania. Nie okay, bo kto to pamiętałem. I to było też wynikało z takiej dyskusji, która się w związku z tym nawiązała, że dlaczego... Mimo wszystko Mariusz Bonaszewski przeczytał audiobooka, który jest dostępny mojej książki, dlaczego ja jej nie przeczytałem? Przecież ja umiem czytać i czytam rzeczy do księgielni. Ja wtedy tam też odpo odpowiadałem w tym wątku, że kurczę to, nie pamiętam gdzie to było napisane już, ale że ja tak się nie czuję na siłach jednak nagrywać czegoś tak długiego jak, jak, jak audiobook całej książki. Ale mimo wszystko, po to, żeby zrobić przyjemność, to ja nagram, a nie puszczę fragmentu tego, tegoż właśnie y, jednego z moich opowiadań. Ciekawy jestem, czy będziesz wiedział, o które opowiadanie chodzi. Posłujmy króciutkiego fragmentu. Jednego z w ramach cyklu Mężczyzna, który uderzy dziecko. Proszę bardzo. Obudzili mnie, kurde. Jeszcze na zamkniętych oczach próbuję się jakoś ogarnąć i słyszę, że do rozmowy dołączają śmiechy-chichy, takie, które miały być niby cichuteńkie, ale się nie udało, bo chyba było za śmiesznie. Ewidentnie dochodziły z prawej strony, więc już na otwartych oczach się tam obróciłem. No i widzę tyłek stewardesy, ale nie goły, tylko normalnie ubrany w strój, jak każe regulamin. Rozmawiała z tyłkiem, nie, sorry, jeszcze jestem zaspany po locie, kurde. Rozmawiała z gościem, który siedział w tym samym rzędzie co ja, ale tak jakby po drugiej stronie przejścia, rozumiesz? Wcześniej nie zwróciłem na człowieka uwagi. Na oko jakieś 60 lat, może trochę mniej, albo więcej. W okrągłych okularach. Wyglądał jak stary Niemiec, ale Polak. Na kolanach miał kapelusz i płaszcz. Taki ciemny. Ja bym powiedział, że czarny, ale potem się okazało, że nie czarny, bo granatowy. Ale zaraz wszystko powiem co i jak. Oooo. Prozlało się jakieś serduszko tak, po cieple, tak. chciałem powiedzieć odwrotnie właściwie. Ciepło po serduszku. Tak. Szkoda, że tak, yy, że dalej nie było, że... był fajny chłopak. Pamiętam, że ostatnio mówiłeś dobrze o tym opowiadaniu, oh. ale, ale tak jak słyszałem, staram się krytycznie pomyśleć o tym, czy ja bym dał radę dobrze przeczytać ten, to opowiadanie i wydaje mi się, że, że chyba dobrze jest, że ja nie czytam tych opowiadań, bo ja mam wrażenie, że próbuję w paru momentach tak dogrywać te niektóre rzeczy i ja nie wiem, czy to jest dobrze. powinno się przeczytać na biało chyba to. W kontekście cało, ja czy też taki fragment, to to to, że jest to takie też teatralne, to, to, to ma sens, ale pewnie w całości Może wyczułbyś z, z, wie, my, więcej byt, mniej. Okay. Myślę, że nie wiem, czy nie byłoby zbyt męczące, jednak gdyby to miało takie, no taką gdybyś... y, taką super że, że tam no tak. ma postać, która, lektora, która gra, nie no a nie lektora bardziej nawet nie. Zobaczymy. <laughs> Zobaczymy. Zobaczymy. Ale oczywiście fragment zatopionej katedry, którą serdecznie polecam. Ja um, też, ja polecam w sumie. Yy. Ha, to ty polecesz, ja nie. No. Także... Yy, Dobra, no to drugie, no. no Dawaj to drugie. <grytania> Serdecznie zapraszam do yy, zapoznania się z lekturą Mężczyzna, który uderzy. Dziecko i inne opowiadania Radosław Kotarski. Możecie znaleźć swoją kopię na stronie majtki.alt.pl. Cały czas, niestety już za późno, nie ma szans, ale jest szansa na wyposażenie się w tę książkę po prostu i czytanie, bo to jest piękna książka. Bardzo dziękuję za zapowiedź tego cyklu. Głęboko płytka. Głęboko płytka. No właśnie, opowiedz o prośbach z Rychtyka dotyczących głęboko płytki, bo wydaje mi się, że ta jest ekscytująca, jest ta prośba. Ja nie mam dostępu do tej grupy, faktycznie, teraz sobie przypomniałem już, jak to wygląda, yy, ale na YouTubie widziałem komentarze. Dawid! Czasem. A to ja ci powiedziałem o tym komentarzu. Tym powiedziałem A ja czytałem go na YouTube też w innej wersji. Dawid, my byśmy chcieli usłyszeć.. Spójrz. Takim głosem ktoś napisał ten komentarz? Napisał? Nie. Jeszcze raz. Wyraźniej. Napisał wyraźniej. Dawid. Dawid. Byśmy... <noise> Dawid. My byśmy chcieli posłuchać jakiś demóweczek z płyty lata 20. Ale żebyś ja mi przepraszam, zanim to zrobisz, bo ten zawsze tym swoim żargonem. Ja bym, jakbyś powiedział mi, to ja bym nie wiedział o co chodzi. Jakie sremo. Sytuacja jest taka, że zanim utwór stanie się utworem finalnym na płycie, on powstaje w twoim zaciszu domowym i to jest rzecz, którą ty nazywasz demo, a ja to nazywam pierwsze coś. <laughs> I... Tak to nazywam. Tak. I pierwsze coś. Pierwsze coś, właśnie to jest ciekawe, z czego powstał utwór, jakie to było to pierwsze coś. I ty znalazłeś takie pierwsze coś dla utworu. No diabeł. Może, no, Diable. Może chyba może, chciałem powiedzieć, rozpoznajmy. Aha, no jest. jak mamy teraz rozpoznać, jak już z diabeł? No poczekaj. Może rozpoznajmy. <głos> <głos> już się nikt nie wie. No dobrze, zobaczymy, no. już nikt nie wie. Ym, ale ca cały, słuchamy? Nie, chyba. Nie, dwa pierwsze słowa Posłamy. Posłuchamy taki, jak jest wgrany, To fragment jest to, cały, to, chyba. No to, to w takim. Po pierwszym raz... refrenie zatrzymamy. To ty co zatrzymaj. No bo to trochę będzie trwało. Dobrze. Więc do pierwszego refrenu i wyłączę. Oczywiście. I tak to będzie trwało trochę. Yy, no to jakby pan redaktor. A nie, bo ja ci pokazałem, o którym to. Ale to jakby. Można? A. Zaszczyt? Po... Posłuchajmy pierwsze co. Jeśli chciałbyś z tobą być, no to raczej.

Niezwykły Ale urok w tym no. utworze, w takiej wersji. Dlaczego A teraz... nie puszcza się piosenek takich? On go zrobił w domu, przecież tam słychać pogłos z twojego salonu. Tak, tak. Yy... No. no, jakby wiesz, to w świecie takiej jakby już produkcji, no, to, 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 to nie jest jakby godne, żeby to tłoczyć na płycie i w ogóle, no to, to trzeba wypracować. Za... No no ja rozumiem, ale, Wiesz, ale jest niesamowity Wiesz, rodzaj jak właśnie jakiegoś takiego uroku w tym, że to jest i... pierwsze coś. To jest pierwsze ale coś. Ale to jest bardzo daleko. Jest bardzo daleko. Yy, no to w ciągu roku chyba mm, próbowałem przekonać Kubę, Producenta kuby Galińskiego, do tego, żeby, żeby te, da, temu dia, diablu dać hmm. szansę. Jego powstrzymywała ta teatralność trochę, żeby, żeby polubić ten to kawałek. To opera nawet, to tak. nie jest teatr. Ja, ja, ja to bardzo lubiłem i miałem do tego taki dystans. Wydawało mi się, że, że to się mieści w jakiejś tam konwencji, ale. Też nie chciałem się upierać, ja nie jestem w pracy y, uparty aż tak. Y, ale dużo z tego zostało tak naprawdę. Wiadomo, że to tak, jest przedstawienie. Jedna, jedna część w ogóle wyleciała, czyli ta... A, u, to jest piękne. Jak wilk! wilk y, to wypadło. A i, szkoda też. I Ogląda melodia szkoda. refrenu się trochę zmieniła. No bo tak. y, teraz jest... Bo zwrotki są raczej bardzo blisko, jeśli, nawet chodzi, znaczy jeśli chodzi o melodię. Ale w refrenie faktycznie teraz mamy...

mnie nie hmm. wypuszczaj więcej. A tutaj. A, tam było takiego... w dół bardziej tak, a tu bardziej, tak. A tam mieliśmy taki, takie schodki do góry i schodki do dołu, tak. takie, takie. Jak, jak, to, jak to wymyślałem, to, to kojarzyło mi się to mm, z piramidą. Ze Zbigniewem Wodeckim, z, hmm. z takim podejściem do a, tych piękne. piosenek, że. Zabawaj mnie jeszcze i schron. nie wypuszczaj. Piękne, więcej. kurde. No. Tak, tak. I bardzo lubiłem tę wersję. Myślę, że to nie jest y, koniec, jakby. Takiej wersji tej piosenki, że kiedyś tam na koncertach może się to pojawi. O, to byłoby super. To, to jest fajne. Po prostu do konwencji płyty to nie, 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 nie... O, druga nawet padła już, tak? Tak, druga lampa padła. No. No, no to Możemy zaprosić na pewno z radością na kolejny odcinek. Który też będzie świetny i chciałbym przyznać tutaj ogromnie... Przyznać się do błędu, że tępiłem przez cały pierwszy odcinek redaktora. Że się podsiadłe... nie mogłem doczekać następnego. Ja już teraz wiem, dlaczego się nie mogłem doczekać. Ja, 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 ja też jestem zaskoczony, ale. Ale nie spodziewałem się, że ten odcinek będzie tak przyjemny, tak intensywny. Myślę, że będziemy spać z trzy godziny po nim. O tak. No, a prawda. powinniśmy, tylko nie mamy czasu. To prawda, to prawda. No, no, mamy Magiki dzisiaj wieczorem. Och, o! Mamy Magiki. dokładnie tu? Tu, dokładnie tu będziesz siedział. ja on siedział tu, a tu jeszcze wsiądzie doktor Bombelandrze, tak. gdzie się z nami niestety nie może być. Nie będzie. I Wojteczek też nie. Ale, ale w każdym razie będziemy w gronie przyjaciół. Jesteśmy w tym gronie przyjaciół cały czas dzięki też waszej obecności, za którą serdecznie dziękujemy. Obejmuję was serdecznie. Ja tak, ja tak. Chodźcie do tej, kurde. No, dawaj karę. Rycze chrani. Lajkujcie, subskrybujcie. O, zostawcie komentarze. O, komentarze dobra. Naprawdę, ja naprawdę wszystkie na to jest Ale też te łapeczki, kurde, ja zawsze mam taki wewnętrzną świnię, muszę przełamać w sobie, żeby poprosić o te łapki. Ale... A co te gada? No tak, ale z drugiej strony, kurde, no tak działa. Klikajcie łapki. Tak, lagada łapkę. Klikajcie. Łapki, bo, on... bo dzięki temu więcej ludzi może zobaczyć, jakie wspaniałe środowisko stworzyli. No, no, czy, czy wy chcecie to komuś odebrać, no. zostawić to tylko dla siebie? Łaką czuchy. Jak mały książę mówił? Klikać wszystko. A, a mieliście jakieś pończochę na głowie? A chcielibyście? No właśnie, te łapka w górę za pończochę. <laughs> to zakończenie podcastu. No <laughs> nic. Okej. Okay, pa!